przegrany pojedynek Cicofragi, ale jego błąd naprawia kolega. I Santos, co za swoboda, jaki szybki bieg i znowu ten zwód lewą stroną, na lewą nogę. I ponowi ten atak na lewą stronę, bardzo szybki. Śmikiewicz, ostre tempo, twarde wejścia. Wawrowski przedziera się na wysokość pola karnego. Za lekkie podanie. Z prawej strony Marinho. Gra w środkowej strefie boiska, wyczekiwanie. Przesuwają się Brazylijczycy na naszą stronę, jednak wycofują. Chcą mieć nieco swobody albo wrzucić raz piłkę na przedpole. Uczynili to, ale niedokładnie. Daleko przed naszą szesnastką Karsperczak. Do przodu idą Szarmach i Lato. Długie podanie. Szarmach nie dojdzie. TKO do Carlosa. Cicofraga i Santos. This is the international television sound circuit Olympic channel number one from EBU OFT Montreal. Bardzo ważny pojedynek dla obu zespołów. Będzie róg czy nie? Nie ma. Carlos zdążył. I prawą stroną Mauro. Alberto. Na ziemi Brazylijczyk. Oto Alberto numer 6. Andrzej Szarmach, mur zespołu polskiego. Około 20 metrów do bramki polskiej. Próba zaskoczenia Tomaszewskiego nieudana i w akcji nasza drużyna. Lesław Ćmikiewicz. Wracający Alberto. Szarmach. I z trójką dobrze ustawiony Roberto. Ale szansa, dośrodkowanie. Aj, niewiele brakowało. Udana interwencja TKO. I jeszcze jedna akcja zespołu polskiego, podanie do Grzegorza Lata, wyłożenie. Lato, nadal Lato. Ryzykownie zagrał Brazylijczyk. Ale sporo zamieszania wprowadziła w szeregi defensywy brazylijskiej ta akcja dwóch polskich zawodników. Niewiele brakowało, a Lato byłby na czystej pozycji. Rivelto, Rivelto. Zdążył Wawrowski? Zdążył. Maszczyk, Dejna, Ćmikiewicz. I Henryk Kasperczak.
meczu z Kubą odniósł kontuzję, potem pauzował. Wystąpił dopiero w pojedynku ćwierćfinałowym. Oto on, 30-letni piłkarz ze Stali Mielec. Kazimierz Dejna, Maszczyk, Dejna. Podanie do Grzegorza Lasy. Aut dla Brazylijczyków. Nadal 0-0. Chico Fraga przegrywa pojedynek z Grzegorzem Lato. Lato! Aut, twardo grają Brazylijczycy. Widzieli najpierw państwo ostre wejście Chico Fragi, a potem pomagającego mu Batisty. Oto Lato. Szymanowski, dośrodkowanie, jest tam Szarmas. Dejna! Obok. Brawa publiczności za dynamiczną akcję zespołu polskiego. Latę w tym wyskoku ubiegł Roberto. Ataków polskich, coraz więcej dośrodkowań na szesnastkę i coraz więcej kłopotu mają Brazylijczycy. Kontratak. Leo. I akcja Brazylijczyków zatrzymuje się na Gorgoniu. Pewne wejście naszego stopera na ziemi Erivelto. Lewą stroną Wawrowski.
oni mają zmienić starszych kolegów. Najlepsi z najlepszych, mających po 19, 20, 21 lat, tych, którzy jeszcze nie podpisali kontraktów zawodowych, walczą tutaj z determinacją o jak najlepsze miejsce, bo to się wiąże potem po igrzyskach z jak najkorzystniejszym kontraktem. Dobre wyszkolenie techniczne Brazylijczyków, ale Polacy w dniu dzisiejszym dobrzy, nie przegrywają indywidualnych pojedynków. Również gra bez piłki, jak na razie bez zarzutu, nieco celność podań zawodzi, ale z czasem być może z pewnością Polacy ten element poprawią. Wawrowski. Spokojnie rozpoczyna nasz zespół przerzut. I Santos pozwala piłce wyjść na aut. Aż tutaj znalazł się Antoni Szymanowski, który z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną zdobył bramkę z 5 metrów. Znajdował się na pozycji zarezerwowanej na ogół dla środkowego napastnika. Indywidualne podpisy Brazylijczyków. Twardo walczą o zawodnicy obu zespołów. Nie ma oszczędzania się, nie ma kunktatorstwa. Od początku spotkania walka o rezultat. Każda myśli o korzystnym dla siebie wyniku. Każda z drużyn, każdy z zawodników i Brazylijczycy. Rosemiro. I akcja z własnej połowy. Wracający Lato do Szymanowskiego. Roberto przekazał piłkę na środek boiska. Mają teraz Leo i Santos. I musi uważać Szymanowski. Na ten zwrot w lewą stronę, tym razem w prawo, tak? Uśpił poprzednimi tymi zwozami w lewo Santos, naszego obrońcę, ale tam już była dobra asekuracja. A i nie tej klasy zwód Santosa w prawo. Lepszy jest w tych atakach lewą stroną. Grzegorz Lato. Pojedynek 1-1. Faul Brazylijczyka. Faulował Edinho przy piłce Kazimierz Dejna. Tuż obok rogu. Trzyosobowy mur Brazylijczyków. Dejna. Miękka piłka, Alberto i Carlos. Asekuracja bramkarza brazylijskiego przez kolegów dobra. Cofnął się do niego Alberto. I Santos, jakiż on jest szybki. Wraca Żmuda. Będzie ślizg. Zablokowane dośrodkowanie. Ruch dla Brazylijczyków. Brawa za dużą szybkość tej akcji i za dobre przekazanie sobie atakującego rywala przez naszych obrońców. Nie dał rady Szymanowski, znalazł się Żmuda. Swobodnie grają Brazylijczycy. Erivelto już w pełni sił. I blok defensywny naszego zespołu. Piłka odbiła się jak od ściany. Ćmikiewicz. Maszczyk nieco niedokładnie, ale jest Wawrowski. Szarmach. Miękko. Wyprzedzili Grzegorza Latę. Wzięli go w kleszcze dwaj obrońcy brazylijscy. Gorgoń do Szarmacha. Andrzej Szarmach. Lato. A i za lekko, ale cudownie doszedł. Szarmach pięknie uderzył w pełnym biegu.
Wydawało się, że ta piłka nie dojdzie do Szarmacha po tym miękkim, leciutkim odbiciu przez Grzegorza Latę. Brawa za tę akcję. Nadal 0-0 w meczu półfinałowym w Toronto między Brazylią a Polską. Brazylijczycy, Gorgoń wraca. Jednak Żmuda i piłka u Tomaszewskiego, a teraz u Ćmikiewicza. Tutaj dwaj nasi stoperzy dobrze się asekurują. Do tej pory bezbłędnie. Widzieli Państwo, Żmuda przed chwilą był na lewej stronie. I znalazł się w odpowiednim momencie, gdy nie dał sobie z Brazylijczykiem rady. Gorgoń. Zygmunt Maszczyk. Najstarszy zawodnik naszego zespołu. Zawsze walczący ambitnie. Dobry technicznie. I spokojnie rozpoczynają powoli Brazylijczycy. Niedokładnie. Dobrze ustawiony Szymanowski. I po odbiciu Szymanowskiego piłka trafia w Brazylijczyka. Out. Antoni Szymanowski. Wisła Kraków. Sędzia spotkania, pan Patterson z Wielkiej Brytanii, prosi o interwencję jednego z policjantów. I Polacy, Ćmikiewicz. Bardzo blisko Brazylijczyk. No będzie chyba zagranie, by wywalczyć róg. I wywalczył, ale nieco w tym starciu ucierpiał. Stadion typowo piłkarski, bez bieżni. Dobre dośrodkowanie, ale wyskoczył do piłki Roberto. I nadal Dejna. Bardzo dzisiaj ruchliwy. Dobrze, Szarmach, wiele z wodów, och, o jeden za dużo, gdyby wcześniej zdecydował się na strzał. Ale tym zamachem zmusił do interwencji aż dwóch obrońców brazylijskich. Potem Mim uciekł i ponowił ten zwód. I ten był już chyba niepotrzebny, bo po tym pierwszym Brazylijczycy zostali w miejscu. Kuleje Ćmikiewicz. Tam przy tym wybijaniu piłki na róg nastawił Brazylijczyk nogę i Ćmikiewicz odczuł to starcie. Brazylijczycy nadal 0-0. Krótkie podanie i piętą wprost do Dejny. Lato wrócił się aż na szesnastkę i Kazimierz Dejna. I już tutaj jest Lato. Dejna i przebiegający wzdłuż szesnastki obrońca Roberto. Piłka w posiadaniu Brazylijczyków, sytuacja groźna zażegnana i spokojnie rozpoczynają kolejną. Uważni. I Santos, jednak do Santosa piłka, do tego najszybszego. Był bardzo szybki, dobrze Gorgoń. Mocne dośrodkowanie na naszą szesnastkę. Chico Fraga. Dobrze ustawieni Polacy, ale tylko na chwilę.
odebrali Brazylijczykom piłkę. I znowu do tego zaczynającego te akcje zaczepne, ofensywne lewą stroną Santosa. Santos tym razem zrezygnował. Leo. I z 17 metrów Żarbas niecelnie. Żarbas zdobył w ćwierćfinałowym meczu z Izraelem dwie bramki. Jedną Leo Junior, a jedną Santos. I Ćmikiewicz utykający, będzie na pewno zmiana. Nadal 0-0. Coraz częściej Brazylijczycy na naszej połowie boiska. I pozornie ta sytuacja wyglądała groźnie. Polacy cały czas obserwowali lot piłki i rywali, których najbliższy Santos był zablokowany przez Szymanowskiego i Gorgonia i dlatego pozwolili piłce wyjść na aut. Tak, i zmiana w zespole polskim. Widzimy na boisku Kazimierza Kmiecika. Oto on poza linią boczną, utykający Lesław Ćmikiewicz. Kontuzja. Ożywili się Brazylijczycy i zatrzymanie ataku, zwolnienie tempa gry i miękkie wrzucenie na pole karne, ale jest tu już na pozycji stopera Szymanowski. Mastyk i Rozemiro. Teraz, gdy na boisko wszedł Kmiecik, Dejna zacznie grać na swojej klasycznej pozycji, cofnięty. I będzie rozdzielał piłki. Oto Kmiecik, pierwsza akcja, dynamiczna, ma wielką ochotę do gry. Szybki jest dzisiaj Kmiecik. Zobaczymy, jak będzie dalej. Szarmat, wrzucenie do laty. Za lekko. I tu na prawej stronie przez chwilę Kmiecik. Out. Władysław Szmuda. Jerzy Gorgoń. Wielu Polaków na trybunach stadionu w Toronto. I bramkarz Carlos. Gallo Carlos, mający 20 lat i 186 cm wzrostu. Dotychczas w turnieju olimpijskim w trzech spotkaniach puścił dwie bramki. Tyle co Jan Tomaszewski. Akcja Dinio. I atak zatrzymany. Kasperczak do Dejny. Antoni Szymanowski przechodzi na lewą stronę boiska. Znalazł Wawrowskiego. Ten do Masztyka. Masztyk. Faulowany Kmiecik i Henryk Kasperczak. Wraca Rivelto. Tyłem w murze Leo. Leo Junior, znany bardziej pod tym drugim imieniem.
jego nazwisko brzmi Leo, a wśród trzech imion największą popularność ma to Junior. Tylko fraga do bramkarzy. 0-0, czas płynie. Już ponad 35 minut spotkania. Brazylijczycy jakby wierzyli w tą niezawodną kondycję. Grają w tej chwili jakby na czas, by potem w końcówce spotkania rozstrzygnąć się na swą korzyść, by wymęczyć teraz przeciwnika. Ale idzie tu nie tylko o to, idzie zapewne groźne dośrodkowanie, dobra interwencja Wawrowskiego, aut dla Brazylijczyków. Idzie także o wyciągnięcie Polaków jak najgłębiej. O rozluźnienie szyków. Żarbat. Po akcji Wawrowskiego róg. Krótkie zagranie, jest lato. Dośrodkowanie. I Kmiecik nie zdążył do Brazylijczyka. Teraz wygrany pojedynek główkowy i strzał na wiwat. 0-0 w dalszym ciągu. Zespołu brazylijskiego dośrodkowanie niedokładne. Jest tutaj Szymanowski. Wyjaśniona sytuacja. I kontratak. Wawrowski. Kmiecik do Dejny. I akcja lewą stroną z przodu. Lato otrzymuje piłkę. Wysoka. Centra i... od pogody panującej w Montrealu, w Toronto ciepło, słońce, a w Montrealu ciągłe zmiany temperatur, skoki i gwałtowne kilkunastominutowe opady deszczu i znów słońce i ponownie deszcz. Zupełnie inne warunki do gry mają piłkarze NRD i Związku Radzieckiego. I po raz piąty Brazylijczycy zagrywają do Carlosa. Kasperczak. Wawrowski do Masztyka. Wraca Kmiecik. Dejna. Nadal Dejna. Brawa za ten strzał i za dobrą obronę. Zauważyli zapewne Państwo, że obie drużyny bardzo powoli rozpoczynają akcje ofensywne z własnej połowy. Podobnie czynią Polacy.
Polaków. Następuje przyspieszenie tu na 16. Podobnie u Brazylijczyków, ale o wiele rzadziej. Jedynie Santos tą lewą stroną szarpie zawsze do przodu. Erivelto. Jarbas. I tu jest Santos. Obok Szymanowski. Santos. Santos. Nadal Santos. Jak w transie. Ale za długo. Nie dał rady dwóm Polakom. Dobrze Kasperczak. Grzegorz Lato. Szybka akcja. Aj, faulował go Edinho. Niesportowe zachowanie. Wszelkimi sposobami bronią się młodzi piłkarze w takich opresjach. Sędzia jeszcze tym razem nie sięgnął do kieszeni po żółtą kartkę. Być może następne tego rodzaju zagranie któregoś z zawodników jednej lub drugiej drużyny przyniesie tego rodzaju skutek. Kara żółtą kartką. Główka Grzegorza Lata. Obok Cicho Fraga i Grzegorz Lata, 26-letni piłkarz. Zdobył już 24 bramki dla reprezentacji Polski. Maszczyk do Kasperczaka, ten do Dejny. Seria trzech podań po trójkącie. I na lewo do Wawrowskiego. Wawrowski. Miękko na przedpole. Kasperczak. Nie doszedł. Henryk Kasperczak w odpowiednim momencie wyszedł do tego podania. Zabrakło paru centymetrów. I wracający Władysław Żmuda, cofa się Dejna, cofa się Maszczyk i wycofują piłkę Brazylijczycy. Erivelto. Erivelto. I nagłe przyspieszenie i zwolnienie. Ach, piękny dribbling. I strzał prosto w Tomaszewskiego. Brawa za tę akcję. Miękki dribbling lewą nogą, w lewo, w prawo. Dwa balansy ciałem. Piękne podanie do partnera i dobry strzał. Ale dobrze ustawiony także Tomaszewski. Faulowany Szarmak. Ręką popchnięty. Sędzia nie zauważył tego zagrania Brazylijczyka. Zmiana rytmu gry w wykonaniu zespołu brazylijskiego. Zwalniają i raptownie startują do piłki. Dejna. Aj! Nie, za dużo tego rodzaju zagrań. Wygląda to niby na atak piłki, ale nie wiem, czy seria ostatnich trzech fauli Brazylijczyków to wynik jedynie tylko pragnienia odebrania rywalom piłki, czy też w jakiś sposób osłabienia ich siły. Ich sprawności. Wawrowski. Tuż obok pola karnego. I róg, oczywiście. Kazimierz Kmiecik. Zaskoczony był najbardziej właśnie Andrzej Szarmach. Był pewien, że Carlos złapie tę piłkę. Przeszła mu jednak tuż nad palcami. Niezbyt dobrze ustawiony Andrzej Szarmach. No nie mógł w tej sytuacji strzelić. Inna sprawa, gdyby był na linii tego podania przed bramkarzem brazylijskim. Nadal 0-0. Za chwilę koniec pierwszej połowy spotkania półfinałowego między Brazylią a Polską. Grzegorz Lato. De
Kane'a, Czarmak i Brazylijczycy. To był Roberto, a to Santos. Santos cofnięty, nie gra teraz na własnej pozycji, zmieniają. I Jerzy Gorgoń. I tu na środku przebiegający Wawrowski opuścił lewą obronę. Dobre podanie Kasperczaka, ale bliżej piłki był Edinho i Grzegorz Lato. Edinho. I zdalniają Brazylijczycy. Długie podanie. Gorgoń i rozpędzony Brazylijczyk spada na naszego stopera. Zero do zera. Jak na razie. Brazylia bardzo szanuje piłkę. Liczą na swoją młodość. Porównanie przeciętnej wieku wypada na korzyść zespołu brazylijskiego. Zdecydowanie. Różnica 7 lat. I liczą na swoją szybkość, na sprawność, na kondycję. Na to, że zmęczeni Polacy nie stawią im już takiego oporu w drugiej połowie spotkania. Ano, zobaczymy, czy się nie pomylą. I atak z zespołu polskiego, jeden z ostatnich. Dejna do Laty, Dejna. Tutaj Kasperczak wybiera tam Kmiecika, ale Kmiecik wpada na rozpędzonego Edinho. Faul. I bramkarz Carlos. 0 do 0. I Edinho. Batista. Alberto otrzymał piłkę od Rosemiro. Alberto obok Dejna. Spalony. I Jan Tomaszewski. I wynik bez zmian. Obie drużyny zdają sobie sprawę, że tylko zwycięzca walczy o złoto. Dalej Alberto do Juniora. Alberto obok Polaka. I Czarmak zamykający tę akcję. Ale na spore wrócił Chico Fraga. Ale seria trzech podań, przenoszenie się akcji z lewej strony boiska na prawo, stworzenie zagrożenia i tylko nadzwyczajne umiejętności Chico Fragi pozwoliły odebrać Polakowi piłkę. Andrzej Czarmak nieraz z tego rodzaju pozycji zdobywał bramki. Nawet tu w tym turnieju. Koniec pierwszej połowy spotkania półfinałowego w Toronto między Brazylią a Polską. Po 45 minutach gry wynik 0 do 0. A z drużyną olimpijską Brazylii po 45 minutach spotkaniach rezultat bezbramkowy. Obie drużyny już na środku boiska. Mecz rozgrywany w Toronto przy komplecie publiczności. Piękna, słoneczna pogoda. Duże zainteresowanie tym pojedynkiem. Teraz rozstrzygająca część spotkania. Brazylijczycy w pierwszej połowie stosowali bardzo często zwalnianie gry na własnej połowie, wycofywanie piłki do własnego bramkarza. Teraz będą chcieli zamęczyć naszych zawodników. Będą chcieli narzucić wysokie tempo. Liczą na własną kondycję, na własną młodość. Mówiłem już o tym w pierwszej połowie spotkania. Władysław Żmuda, zatrzymany atak Brazylijczyków. Nadal Żmuda, przechodzimy środek boiska, podanie do Grzegorza Lato.
Tutaj wbiega na pole karne Kmiecik. Z tyłu Dejna. Nie dochodzi do piłki Kmiecik. I w pierwszej minucie po przerwie ruch dla zespołu polskiego. Wykonywać go będzie Kazimierz Kmiecik z Wisły Kraków. Oto on. 0-0. Sytuacja wyjaśniona na chwilę. Antoni Szymanowski. Przerzut na lewą stronę. Tu jest Kasperczak. Obok ma Szarmacha. Szarmach z tyłu Wawrowski. Szarmach i Brazylijczycy. Nadal Brazylijczycy. Erivelto. Do Santosa. Do tego szybkiego lewoskrzydłowego. Santos. I aut. Aut bramkowy. Jan Tomaszewski. Zwycięzca tego pojedynku grać będzie 31 na stadionie olimpijskim w Montrealu o złoty medal. Ze zwycięzcą drugiego półfinału rozgrywanego na stadionie olimpijskim równolegle z tym spotkaniem. Chico Fraga. Chico Fraga przegrywa pojedynek z Polakiem. Kazimierz Kmiecik, wychodzi mu lato, długie podanie. Szarmach odgrywa za lekko. Ale dobra, szybka akcja zespołu polskiego. Rivelto obok Kasperczak. Znacznie przyspieszyli Brazylijczycy. I znowu Erivelto. Dobre. Rozemiro. Palony. Interweniuje Tomaszewski. Sędzia nie gwizdał. Nie było spalonego. Dobrze uczynił Jan Tomaszewski. Szarmach wygrywa pojedynek z zawodnikami. Strzał i interwencja Carlosa. Popychany Szarmach. Pokazuje to sędziemu. Sędzia pan Patterson rzadko jednak czyni użytek z gwizdka. Róg dla zespołu polskiego. Dosłownie 15 sekund przed tą akcją Szarmacha groźnie było na polu karnym naszego zespołu. Sytuacja zmieniła się błyskawicznie. Dośrodkowanie w wykonaniu Kazimierza Dejny. Lewą nogą. Piłka na pewno będzie podkręcona. Łukiewicz mija las głów obrońców i naszych napastników. Jest tutaj Szarmach. I piłka wraca na przedpole. Wysoki Junior wybił ją do przodu. Rozemiro. Znowu zapędził się tutaj Rozemiro. Prawy obrońca. Wzdłuż szesnastki. Za długo bawił się Erivelto i Kazimierz Kmiecik. I ponownie Polacy. Wraca Alberto. Grzegorz Lato. Kasperczak, Szymanowski. Tutaj jest Szarmach. Lato do Szarmacha. Offside. Balony. Andrzej Szarmach zdobył już 4 bramki w tym turnieju olimpijskim. 2 w meczu z Iranem i 2 z KRLD. Nadal 0-0. Junior do Santosa. Santos obok Szymanowski. Jaki szybki jest ten Santos. To
Dobrze, Szymanowski w odpowiednim nogę wyciągnął, w odpowiednim momencie wyciągnął nogę. O 10 sekundy wyprzedził Santosa i Jan Tomaszewski. Nadal 0-0. Muszą Państwo przyznać, że to już nie ta sama drużyna, która 30 czerwca grała w Chorzowie, przegrywając 0-3. O wiele dojrzalszy zespół. Doświadczony. Antoni Szymanowski. Bardzo dzisiaj skuteczny, bardzo... Szarma, gol! Zawahanie defensywy zespołu brazylijskiego. Antoni Szymanowski pociągnął prawą stroną. Leciutka piłka w dłuż 16 po polu karnym. I lekkim, plasowanym strzałem Andrzej Szarmak zdobywa prowadzenie dla zespołu polskiego. 5. bramka Szarmacha w turnieju olimpijskim. W Monachium królem strzelców na igrzyskach był Kazimierz Dejna, na mistrzostwach świata Grzegorz Lato, a tutaj zanosi się na to, że Andrzej Szarmak będzie walczył o miano króla strzelców w tym turnieju. 1-0, prowadzimy. Chwaliłem w czasie trwania tej akcji, w czasie zalążka tej akcji Antoniego Szymanowskiego. Okazało się, że słusznie z jego podania bezpośredniego wywalczyliśmy bramkę. A on tutaj ma wiele kłopotów z tym Santosem, bardzo groźnym. I zawsze jest tutaj za Santosem groźny Chico Fraga. Daje jak na razie Polak radę z dwoma rywalami. Faul, parę metrów do tyłu, proszę cofnąć piłkę. Wraca Batista, Chico Fraga i Lato, a tam Santos i Szymanowski. I nie dał się Szymanowski kupić na ten efektowny manewr Brazylijczyka. Podanie piętą do Santosa, przechwycone. Dejna. Kasperczak na prawą stronę i już tu jest Antoni Szymanowski. Mocne tym razem, soczyste podanie i znowu Szarmach kończy akcję. Nie trafił tak jak trzeba głową, ale dobrze był ustawiony. Za lekko Igor Goń. Aut dla Brazylijczyków. Z 15 Żarbas. Erivelto. Krótkie zagrania Brazylijczyków, za krótkie. Dobra interwencja Gorgonia. I Batista. Znany pod nazwiskiem Batista da Silva João. I dobrze Wawrowski. Polska drużyna wykorzystała jedną zmianę, jak Państwo sobie przypominają, w pierwszej połowie zakontuzjowanego Ćmikiewicza wszedł Kazimierz Kmiecik. Brazylijczycy jak na razie bez zmiany. Maszczyk do Gorgonia. 1-0 prowadzi Polska. Akcja prawą stroną. Cofa się Kmiecik, nadal przy piłce. Zawodnik krakowskiej Wisły popychany. I Kasperczak. Wawrowski aż tutaj zdąży dośrodkować. Dobrze, bronią się ofiarnie Brazylijczycy. Jeszcze raz Wawrowski obok Rozemiro. Chico Fraga. I mocne uderzenie Gorgonia. Zaskakuje naszych zawodników. Spalony. Byli za plecami obrony brazylijskiej. I zespół brazylijski. Muda, walczący z Brazylijczykami, ale tutaj jest na posterunku Gorgoń. I widzę przygotowującego się do zmiany z numerem 7 Dosa Emiliano Mario João, popularnie znanego pod nazwiskiem, pod imieniem Marinho, piłkarskie nazwisko Marinho.
strzelał z numerem 5 Junior Leo. Junior Leo. Batista da Silva. Joao nadal na boisku po prawej stronie. Prawdopodobnie za niego wejdzie Marinho. No, ale poczekajmy, zobaczymy, jaka będzie decyzja trenera brazylijskiego. Andrzej Szarmach obok Rozemiro. Szarmach i piłka trafia w nogi stopera Roberto. A oto Carlos, Claudio Carlos, 20-letni bramkarz, 186 cm wzrostu, najwyższy w drużynie brazylijskiej. 182 ma stoper Edinho. Ruch dla zespołu polskiego. 1-0 prowadzimy po strzale Szarmacha. I jest na posterunku Edinho. Out Deina. I jeszcze raz ruch dla Polski. Widzieli Państwo Grzegorz Lato w dynamicznym wyskoku. Jęk zawodu sympatyków zespołu polskiego. 1-0 prowadzi nasza drużyna. Gdyby taki rezultat utrzymał się do zakończenia, oczywiście nasz zespół wystąpiłby w finale w meczu o złoty medal. Ale jeszcze wiele czasu do zakończenia spotkania. Jeszcze rezultat może ulec zmianie. Bramki mogą zdobyć jeszcze Polacy, a także pragną tego i przeciwnicy. Zatrzymana akcja Maszczyka. Wolny dla Brazylijczyków. Nie z tego miejsca, proszę się cofnąć. Sędzia pan Patterson z Wielkiej Brytanii. Na liniach bocznych panowie Mandar z Iranu i Klerk z Kanady. Antoni Szymanowski wraca, a tu już był Santos. I Szymanowski dobrze przyjął piłkę. Brawa, udana akcja naszego obrońcy. Dobra forma w całym turnieju. Grzegorz Lato wygrywa pojedynek biegowy z Brazylijczykami. Podanie do Szarmacha. Szarmach! Trzech rywali na ziemi widzą Państwo. Roberto i bramkarza Klerka, a obok interweniujący Edinho. Brawa za dynamiczną szarżę Polaka. Zabrakło szczęścia. No nie miał tam swobody manewru w tym tłoku. Wzięty z obu stron przez rywali. Napierany, naciskany. Ale i tak się przez nich przedarł. Jednak nie mógł dokładnie uderzyć. Niestety obraz tego spotkania nie takiej jakości jak z meczów, które transmitowaliśmy z Montrealu. Nie te środki techniczne dano do dyspozycji realizatorowi w Toronto. Uwaga, Kmiecik! Dobre dośrodkowanie i w ostatniej chwili ubiega Szarmacha. Obrońca brazylijski. To ten, który zawsze najbliżej Szarmacha tutaj po lewej stronie. Rozemiro i Kazimierz Deina po raz trzeci z tego samego miejsca wykonuje ruch. Strzał Kasperczaka. Jest Szarmach obok Cikofraga. Szarmach wygrał pojedynek. Dobrze wycofanie, ale tutaj nie ma żadnego z partnerów. Nie było ani Kasperczaka, ani Maszczyka. Oni ubezpieczali tę akcję dalej, nieco z tyłu, w głębi pola. I Wawrowski, Deina. Z przodu Maszczyk wybiera Latę, Lato. Wspominałem o środkach technicznych do realizowania tego meczu. Otóż jak Państwo zauważyli, nie płyci pamięci
która mogłaby być wykorzystywana do powtórek ciekawszych sytuacji w zwolnionym tempie. I zmiana w zespole Brazylii. Na boisku z numerem 7 Dos Emiliano Mario João. Zwany Marinho, a więc będziemy tego określenia używać, tego imienia, tego piłkarskiego nazwiska, które każdy z zawodników brazylijskich latami pracy, startów sobie wyrabia, walczy o to, aby było jak najgłośniejsze, najsłynniejsze. Koronkowa akcja zespołu brazylijskiego. Za dużo podań, ale nadal Brazylijczycy. Żarbas, Żarbas. Nieprzepisowe zagranie Żmudy. Oto Żarbas. 19-latek, najmłodszy w zespole brazylijskim. Jeszcze właściwie nie rozpoczął 19 lat. Dopiero 10 września rozpocznie 19. Wolny. Pięciu Polaków w morze. Z tyłu ubezpiecza Dejna. Jest także z tyłu Szarmach. Ach, wystartował szybko do piłki Edinho, ale nie zdążył. Nadal 1-0 dla zespołu polskiego. Niestety w tej chwili nie jestem w stanie Państwu podać, za kogo wszedł Marinho. Robię ten mecz ze studia w Montrealu. Nie widzę nic poza tym, co dzieje się w kadrze. Lato! Podanie do Maszczyka. Strzał pomocnika Chorzowskiego Ruchu. 1-0 prowadzimy w meczu z Brazylią. Grzegorz Lato wychodzi, Szymanowski otrzymuje piłkę. Fraga i Lato. Erivelto. Santos znalazł się na prawej stronie. Jerzy Gorgoń. Junior do Marinho. Marinho ma spory zapas sił, jest najświeższy. Atak Marinho zatrzymany nieprzepisowo przez Wawrowskiego. Rzut wolny dla Brazylijczyków. Bardzo blisko bramki zespołu polskiego. Wyjaśnił Śmiecik, teraz Antoni Szymanowski do Laty. Lato i aut dla naszej drużyny. Już koło Grzegorza Lato. Szarmach tam z przodu. I teraz akcję rozpocznie Kazimierz Dejna. Słyszą Państwo wiele polskich okrzyków. Liczna Polonia mieszkająca w Montrealu zasiadła na trybunach stadionu. W Toronto zasiadła na trybunach w tym mieście. Skupisko polonijne. Właśnie w Toronto. Najliczniejsze. Maszczyk. Wawrowski.
Bielska, Grzegorza Lasa. Zna tę dolegliwość piłkarską. Brawa publiczności. Okazało się, że Robert Grzegorz Lato jest znakomitym fachmanem w sprawie kurczów. Roberto zadowolony z pomocy Polaka. Atak Edinho. I widzą Państwo, że Santos woli grać na środku w tej chwili. Opuścił lewe skrzydło. Tam nie może sobie dać rady z Antonim Szymanowskim. Coraz częściej widzimy go na środku boiska. A oto Marinho. Marinho i Wawrowski. Marinho! I Wawrowski. Wawrowski rozpędza się, nabiera szybkości, rozgląda się. Wychodzi mu Szarmach. Lekkie zabranie, stracenie jednak tempa. Lekkie zagranie do Szarmacha. Aut dla zespołu polskiego. Przyznają się także do Brazylijczycy i dla nich jednak piłka. Marinho, duża szybkość. I wracający Maszczyk zatrzymuje akcję zmienionego przed paroma minutami zawodnika brazylijskiego. Główka, groźna sytuacja. Żarbas. Dobra akcja zespołu brazylijskiego. Efektowną główką popisał się Żarbas. Oto on, tuż za linią 16 metrów. Jan Tomaszewski. Nadal 1-0. Gorgonia, teraz Dejna. Junior. Erivelto. Na ziemi Władysław Szmuda. Wolny dla Brazylijczyków. Cała nasza drużyna cofnięta. Szarmach. Opuścił Wawrowski swą pozycję, znalazł się tam Andrzej Szarmach, dał sobie radę z dwoma rywalami i akcja przesunięta wiele metrów. Z własnej połowy Brazylijczycy. Santos i boi się tam tą lewą stroną atakować. Erivelto, trzech Polaków nie dał rady, oczywiście. Kasperczak do Grzegorza Lato do kolegi klubowego Henryka Kasperczaka i znowu Lato czeka na podanie. Nadal Kasperczak. Maszczyk powinien strzelać. Wybiera Szarmacha, lepiej ustawionego. I zamykał tę akcję tu z tyłu. Ubezpieczał Wawrowski. Andrzej Szarmach. Po okresie naporu Brazylijczyków tego rodzaju akcja naszej drużyny skłania przeciwnika do baczniejszego uważania i bronienia własnej bramki. Już studzi nieco zapędy młodych piłkarzy. Pomaga natomiast naszej drużynie. Kmiecik do Grzegorza Lato. Kasperczak.
i był na posterunku Edinho. Marinho i Wawrowski. To ma set. Szanują Polacy piłkę, rozrywają uważnie. I Żmuda zapędza się na połowę przeciwnika. Nadal Żmuda, Lato. Obok Cicho Fraga. Lato. Wraca Szarma, odebrał piłkę Brazylijczykowi. Junior, Lato. Kazimierz Dejna. Kasperczak z dziesiątką Erivelt. Lato tam na środku, przy łuku. Jak rozegra piłkę Dejna. Zaskakuje Carlos, ale ten w akrobatycznym wyskoku z samego okienka wybija piłkę na róg. Carlos, dobry strzał Polaka i piękna parada bramkarza. I jeszcze raz Dejna. Santos. Wychodzi Erivelto i Alberto. Marinho. Interwencja Kasperczaka. I Marinho. Cofa się Tomaszewski i dał radę Santosowi. Oczywiście, o wiele wyższy. Uważnie śledził lot piłki. Szymanowski. Cicho Fraga przegrywa pojedynek z Grzegorzem Lato. Lato! Lato obok Edinho. Uwolnił się od drugiego rywala Lato. Nadal Lato. I jest trzeci. Batista. I proszę Państwa, nie popełnię błędu, jeśli powiem, że opuścił boisko Roberto, a jego miejsce zajął Marinho. Nie było oficjalnego komunikatu w sprawie tej zmiany. Śledziłem uważnie plac gry, równocześnie starając się relacjonować. Jest jednak Batista, jest Alberto, jest także Cicho Fraga, Rosemiro, Edinho, Junior, Żalbas i Santos, a więc Roberto opuścił plac, a jego miejsce zajął Marinho. Oto Cicho Fraga z czwórką Edinho.
Nadal 1-0 dla zespołu polskiego. Czas płynie. Brazylijczycy nie mogą zdobyć się na skuteczną akcję, ale coraz częściej na naszym polu karnym. Interwencja Żmudy. Róg. I mający najwięcej sił Dolce Emiliano Mario Joao, czyli Marinho. 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 I Polak. Ale świetny ten Brazylijczyk. Andrzej Szarmach. Wysoka forma w tym turnieju olimpijskim. I odgwizdany faul. Batista. Zatrzymana akcja. Kolejna zmiana w zespole brazylijskim. Z dziewiątką Edwards. Medeiros Edwards. Teraz coraz więcej będziemy oglądali tego rodzaju ataku. Jednak poprzednia informacja nieścisła. Wybaczą Państwo, ale jestem w bardzo trudnej sytuacji. Otóż Roberto jest na boisku. Opuścił jednak Jeżarba. A za chwilę zobaczymy, za kogo przez Edward. Nadal 1-0. W tej chwili jakby zakończyło się spotkanie, Polska grałaby w finale. Jeszcze musimy jednak poczekać. Już niewiele minut. Dejna Szarmach. Paul. Potrzebna będzie interwencja lekarza. Wielka szkoda. Okrzyki na trybunach. Diabeł, diabeł. Chodzi o Szarmacha. On dzięki swej dynamicznej grze, świetnym bramką, strzałami głową, był postrachem bramkarzy. Jest nim nadal. I stąd tak groźnie brzmiący przydomek. Andrzej Szarmach, strzelec 5 bramek w turnieju olimpijskim. Opuszcza boisko, ale tuż przy linii bocznej. Po interwencji lekarza i masażysty być może wróci na plac. Na razie Polska w 10. Dejna! Czekamy na wiadomości zza linii bocznej. Co z Andrzejem Szarmachem? Kiedy zobaczymy go ponownie na boisku? Oto Edwes, ten, który dopiero wszedł, a to Erivelto. Edwes, Edwes! Za dużo dryblingów, oczywiście. Zmasowana obrona Polaków dała sobie radę. Roberto. Batista. Edinho. Jak w transie zaczynają grać Brazylijczycy. Mnóstwo zwodów, dryblingów. I najprostsza gra zespołu polskiego w takich sytuacjach.
zażegnująca niebezpieczeństwo. Wybicie piłki na róg, ale znowu Brazylijczycy. I kolejny róg, tak. 1-0 prowadzimy. Nie ma na boisku Szarmacha. Przyspieszyli Brazylijczycy. Edinho. I jaka decyzja sędziego? Grać dalej, nic nie było. Zdziwił się Brazylijczyk Santos. Efektownie padł na ziemię po zatrzymaniu go przez Polaka. Rzucił się na pole karne. Sugerował 11. Nic z tego. Rzadko używa gwizdka pan Patterson. Mówiłem już o tym. Kontratak zespołu polskiego. Owacją powitany powrót Szarmacha. Szarmach, szansa, przerzucenie piłki. Gol! 2-0. Coś nieprawdopodobnego. Przed chwilą za linią boczną, zwinięty z bólu, doprowadzany do sił przez lekarza i masażystę. A teraz, przed dosłownie 30 sekund temu, w odpowiednim momencie otrzymał piękne podanie i pięknym także strzałem zdobywa drugą bramkę. Andrzej Szarmach, 6. gol tego zawodnika w turnieju olimpijskim. Bohater dzisiejszego meczu bez wątpienia. 26-letni piłkarz, 177 cm wzrostu, 33 spotkania w reprezentacji i 24 bramki dla biało-czerwonych. Ta była 24. Przypominam, zwycięzca tego spotkania walczyć będzie o złoto. Pokonani tego spotkania i z drugiego półfinału, który rozgrywany jest w Montrealu między zespołem Związku Radzieckiego a NRD, walczyć będą o brązowy medal. Polska bardzo pragnie zwyciężyć w tym spotkaniu. Atak zespołu brazylijskiego. Tutaj interweniował tak daleko Jerzy Gorgoń. Wyszedł, opuścił pole karne. Skład naszej jedenastki. Rozpoznają Państwo. Widzieli Państwo już Szymanowskiego, Gorgonia, w bramce Tomaszewski. W defensywie jak zwykle Żmuda i Wawrowski. W drugiej linii, ale to za chwilę. Popatrzmy na ten wolny w wykonaniu Brazylijczyków. Niecelny. I druga linia naszej drużyny. Ćmikiewicz, Kasperczak, Maszczyk, atak. Szarmach, Lato i wychodzące ofensywnie do przodu, tak jak w meczu z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, Kazimierz Dejna. Ogromne zainteresowanie tym spotkaniem. Nareszcie w tym turnieju ważny mecz, zmuszający nas zespół do maksymalnej mobilizacji. Poprzednio spotkania eliminacyjne z Kubą i z Iranem, ćwierćfinał ze słabym zespołem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, zasłużone, w dobrym stylu odniesione zwycięstwo 5-0 i teraz półfinał. Bardzo trudnym przeciwnikiem, czyniącym stałe postępy. Graliśmy z tym zespołem 30 czerwca w Chorzowie. Wygraliśmy 3-0. Ale to już nie ta sama drużyna. Młodzi zawodnicy Brazylii okrzepli. Nabrali nieco rutyny, rozegrali wiele spotkań w swym tournée po Europie, a teraz tutaj już w turnieju olimpijskim. Przypomnę, Brazylia w grupie eliminacyjnej zremisowała z NRD, potem wygrała z Hiszpanią. Losowanie zadecydowała, która z tych drużyn NRD czy Brazylia zajmie pierwsze miejsce w grupie. Los uśmiechnął się do Brazylijczyków. Potem w ćwierćfinale pokonali wysoko Izrael 4-1. I teraz w półfinale walczą z zespołem polskim. Z mistrzem olimpijskim. Akcja naszego zespołu, podanie do Grzegorza Laty. Lato blokowany i bramkarz Carlos. Akcja lewą stroną, szybki Santos obok Szymanowski. Widzieli Państwo Santosa w pojedynku z Hiszpanią. Był bardzo dobry, niebezpieczny, szybki, świetnie dośrodkowywał, ale ma dribbling tylko lewą stroną, umyka prawym obrońcom przeciwnika. Zobaczymy, czy Szymanowski da sobie radę. Lato. Dobrze, dośrodkowanie. Obok. Ale zagrażają Polacy nieustannie zespołowi brazylijskiemu. Duża szybkość Grzegorza Laty.
meczu ćwierćfinałowym. Duża szybkość Szarmacha. Świetna dyspozycja naszego napastnika. Dwie bramki zdobyli Lato i Szarmach. Jedną Antoni Szymanowski. 5-0 wygraliśmy. I teraz pojedynek z młodym zespołem brazylijskim. Powoli rozgrywają piłkę piłkarze Brazylii. Chcą wyciągnąć naszych z własnej połowy, rozluźnić tutaj defensywę. Mieć więcej swobody w czasie ataku. Groźna akcja. Atakował Alberto. A oto z piątką. A oto z piątką widoczny przed chwilą Leo. I ruch dla zespołu brazylijskiego. Faul Brazylijczyków, wolny dla zespołu polskiego. Jan Tomaszewski. 42 występy w reprezentacji Polski. Pojedynek główkowy Ćmikiewicza z Edinho. Teraz Szymanowski interweniował. I podanie Dejny. Tutaj jednak dobrze ustawiony obrońca brazylijski. Wracający Santos. Szymanowski do Żmudy. Władysław Żmuda. Do Wawrowskiego. Z dziesiątką Erivelto.